Czy boisz się energii atomowej? Nie. Czemu mam się bać energii atomowej? Dlaczego ona jest bezpieczna? Widzieliśmy bardzo wiele strasznych katastrof. Aż dwie? Nie, nie boję się energii atomowej. No nie, ponieważ jest potrzebna, jest miliard razy lepszym rozwiązaniem niż paliwa kopalne. Poza tym niebezpieczeństwo, jeżeli nad elektrownią jest prowadzony nadzór, to niebezpieczeństwo jest znikome. Dopóki nie będziemy mieć mnóstwa elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych, to elektrownia jądrowa jest najlepszym wyjściem. Musimy zdać sobie sprawę, że elektrownie jądrowe są potrzebne, są niezbędne na całym świecie, ale także w Polsce. Nie możemy się bać ze względu na to, co dzieje się w Japonii. W Polsce nie ma trzęsień ziemi. Energia atomowa jest najtańsza. Dobra, a czy jest najbardziej ekologiczna? Na pewno bardziej niż węglowa. Oczywiście, że jest bezpieczna. Pozwala nam skutecznie walczyć z globalnym ociepleniem. W przeciwieństwie do tego, co mówiłam, lobby wiatrakowe chcą dostawiać wszędzie swoje paskudne huty aluminium, trujące środowisko tysiącom ton jakiegoś chemicznego błota. Na dodatek nieprawdą jest to, że elektrownie wiatrakowe w ogóle produkują energię. Praktycznie jej w ogóle nie produkują. No i jeszcze... A jeszcze awarie w elektrowniach wiatrowych są bardzo niebezpieczne, a turbiny wiatrowe potrafią latać na 200 metrów. Ja uważam, że cała dezinformacja związana z tym, co się dzieje w Japonii i całe zamieszanie wokół tego, to jest próba ogłupienia przeciętnego obywatela, który tak naprawdę nie ma szans zorientować się w tym, co się dzieje tak naprawdę. Czy to, co się dzieje teraz w Japonii, czy to jest niebezpieczne? W żadnym wypadku. Uważasz, że Polska powinna inwestować w energię atomową? Nie wiem, czy Polska powinna w cokolwiek inwestować, bo zawsze jak w coś inwestujemy, to przepłacamy czterokrotnie. Oczywiście uważam, że Polska powinna inwestować w energię atomową i że to jest bardzo przyszłościowe rozwiązanie. Nie tylko daje dobre źródło energii, ale także powoduje rozwój nauki, ściągnięcie specjalistów i no taki może powiedzieć rozwój gospodarki. A poza tym obecnie, kiedy paliwa kopalne jest ich coraz mniej, to szukanie nowych źródeł energii, a szczególnie atomowej, to jest bardzo dobry pomysł. A co ze zużytym paliwem, co ze składowaniem tego wszystkiego? No, w Polsce są duże tereny niewykorzystane, które można by było wykorzystać choćby w tym celu. A co z przechowywaniem zużytego paliwa? Czy to jest to problem? No zawsze są jakieś miejsca, gdzie można je przechowywać, na przykład na jakichś pustyniach. Jest to jednak nawet lepsze rozwiązanie, bo się tych odpadów bardzo pilnuje i jest gdzieś zamyka. Podczas gdy na przykład w elektrowni węglowej to samo źródło jest spalana w węglu i wysypywana w atmosferę w postaci dymu. To jest dużo bardziej groźne niż ten sposób. Poza tym martwi mnie bardzo niski poziom wiedzy na temat elektrowni atomowych wśród społeczeństwa, szczególnie wśród ludzi, którzy podejmują decyzje albo wypowiadają się w mediach. Sądzę, że to daje fałszywy obraz tych elektrowni w społeczeństwie. A co z przechowywaniem zużytego paliwa atomowego? Tak, nie wiem, co jest takie... Nie rozumiem, czemu ktoś nie rozumie naszego rozwiązania. No. Zakupujemy to 2 km pod ziemią i to jest rozwiązanie wbrew pozorom. Wszyscy politycy europejscy zaczynają deklarować, że przejrzą swoje elektrownie, że... To jest chwilowy trend. Za kilka miesięcy, gdy zobaczą, jakie są koszty innych energii w porównaniu z atomową, na przykład we Francji, to od razu zmienią zdanie i nie będą krytykowali. Budowa elektrowni atomowej jest dosyć długotrwałym przedsięwzięciem, więc myślę, że żaden polityk nie zaryzykuje tego, bo nawet jeżeli rozpoczęto by taką budowę, to zapewne skończono by ją dużo kadencji później. I to może być jeden z powodów, dla których elektrownie atomowe nie powstały jak na razie w Polsce. Nie boję się, ale uważam, że w Polsce nie powinna zostać budowana elektrownia atomowa. Mamy złoża węgla, powinniśmy je wykorzystywać, ulepszyć to, co mamy. Nasze elektrociepłownie z filtrami, one nie są groźne, nie produkują żadnych, nie wiem, odpadów radioaktywnych, które potem trzeba składować gdzieś, nie wiadomo gdzie, przechowywać. Ale nie, są wydatne, nie musimy ich kupować, mamy swój węgiel i wszystko jest dobrze. Ja bym wolał, żebyśmy nie budowali elektrowni.
elektrowni atomowej. Zawsze wiąże się to z ryzykiem wybuchu. No, na pewno nie odpowiadałoby mi, gdybym mieszkał w jakiejś takiej elektrowni. Z drugiej strony paliwa kopalne już to troszeczkę na wyczerpaniu. No i jest chyba tak, że nie mamy alternatywy tak naprawdę w dłuższym okresie czasu dla energii atomu, dlatego pewnie będziemy w końcu tak zmuszeni przejść na energię atomową. Powiem tak, elektrownia atomowa, tak, byle nie pod moim domem. A moim zdaniem jednak jedna jaskółka wiosny nie czyni i jedna elektrownia atomowa raczej zbyt dużo nie pomogłaby w naszej sytuacji energetycznej. Elektrownie jądrowe są dzisiaj bezpieczne. Czarnobyl nam nie grozi.